Dobry wieczór Państwu, pani magister Zarzycki. Proszę Państwa, w pierwszych słowach tego odcinka będę musiał przeprosić bardzo serdecznie pewną grupę, kategorię ludzi, których nieświadomie, co prawda tak podświadomie, obraziłem w odcinku poświęconym występowi pana Janusza Korwin-Mikke w programie pana Lisa. Otóż, proszę Państwa, ja tam mówiłem, że z mojego doświadczenia życiowego wynika to, że prawie wszyscy inwalidzi, no albo inaczej osoby niepełnosprawne, to już będę tak poprawny politycznie, żeby tam się komuś nie narazić, teraz będę mówił tak, raz inaczej, to nie wiem, czy dam radę się pilnować. Więc proszę Państwa, prawie wszystkie te osoby starają się w miarę możliwości ukryć swoje kalectwo. Przy czym nie jest takie ukrywanie wstydliwe, tylko to jest taki po prostu odruch. No, ci ludzie tak się po prostu zachowują. No, jeżeli ktoś ma protezę nogi, no to nosi długie nogawki, nosi normalne dwa buty, tak żeby tego nie dało się łatwo zauważyć. Jeżeli ktoś nie ma ręki, no to ma protezę dłoni i ta dłoń jest tak zrobiona, żeby nie odróżniała się zbytnio od z dłoni zdrowej. Ale, proszę Państwa, ten mój pogląd jest fałszywy. Tak po pogłębszym zastanowieniu się, dopiero dzisiaj na to wpadłem, po jednym dniu chyba od nagrania tamtego odcinka, że to jest nieprawda. Powiedziałem, proszę Państwa, nieprawda i obraziłem nieświadomie pewną kategorię ludzi. I teraz chciałem ich bardzo serdecznie przeprosić. Mianowicie chodzi mi o to, żeby te moje przeprosiny przyjęli żebracy. Dlatego, że widziałem wielu żebraków, którzy no wręcz tak nachalnie, czy odważnie, czy jak to można powiedzieć inaczej, no tak czy inaczej mówiąc, demonstrują swoje kalectwo, dlatego że no, dzięki temu po prostu dostałem tutaj, jak przypomnę Państwu, akurat kolacyjkę, także przepraszam teraz wszystkich jaroszów, dlatego że zamówiłem sobie coś tutaj mięsnego, no ale to mniejsza z tym, nie będę tego demonstrował Państwu na ekranie. Więc proszę Państwa, no, chciałem tych wszystkich żebraków przeprosić, którzy demonstrowali tak bohatersko swoje kalectwo, dlatego że no, to jest ich zawód i po prostu to jest tak przyjęte w tym świecie. I nie wiem, skąd mi się to wzięło, że akurat nie uświadomiłem sobie właśnie tutaj tego, że ta grupa ludzi demonstruje swoje kalectwo. I to jest o tyle jeszcze źle z mojej strony, czuję się taki winny i nawet upokorzony w pewnym sensie tą moją pomyłką, tym moim niedopatrzeniem, że no tak jakby żebraku wykroczyłem ze sfery normalnych ludzi. No, mówiłem, że ludzie to, tamto, siamto, a ich akurat pominąłem. No jest jakaś taka pomyłka bardzo, bardzo nieprzyjemna dla mnie. Zwłaszcza, proszę Państwa, że pan Janusz Korwin-Mikke bardzo pozytywnie o tej kategorii zawodowej się zawsze wyrażał. To w wielu tekstach jego pisanych oraz w takich różnych filmikach nakręconych na jego spotkaniach mogą się Państwo przekonać, że on bardzo wysoko ceni żebraków, bo on mówi mniej więcej w ten sposób, że żebrak to jest człowiek, który pełni bardzo ważną rolę społeczną. Po prostu pokazuje innym ludziom, że człowieku, jeżeli nie będziesz dbał o rodzinę swoją, nie będziesz miał dzieci na przykład, które cię na starość utrzymają, będziesz na przykład alkoholikiem, będziesz narkomanem, będziesz rozrzutnikiem jakimś, będziesz się prowadził niemoralnie, z jakichś tam powodów zapadniesz na jakąś chorobę, no to potem będziesz żebrakiem i potem będziesz miał taki dosyć ciężki los i będziesz musiał prosić ludzi o pomoc, o jałmużnę. No a dzięki temu, że ten los jest taki no, dosyć trudny, aczkolwiek też nie przesadnie trudny, dlatego że pan Janusz Korwin-Mikke też wspominał o tym, że żeby ten fach uprawiać w Nowym Jorku, tam chyba w latach, nie wiem, czy 90. czy któryś, to trzeba było ładnych parę tysięcy dolarów zapłacić takiego wkupnego, żeby być dopuszczonym do tego fachu, bo inaczej no, ten żebrak nie mógł w danej dzielnicy działać. No więc, proszę Państwa, tutaj nastąpiła pewna z mojej strony nieścisłość, za którą bardzo wszystkich żebraków, serdecznie, znaczy no wszystkich żebraków, którzy pokazują swoje kalectwo, bo no nie wszyscy to robią, różnie to jest. Aczkolwiek czasami ci żebracy pokazują takie kalectwo nie tylko fizyczne, ale takie kalectwo
no, psychiczne jakby. No, na przykład siedzi sobie jakiś tam młody człowiek na rynku w Krakowie i ma napis, że jest alkoholikiem i prosi o wsparcie. Albo że był alkoholikiem, albo że jest narkomanem i prosi o wsparcie, albo że był narkomanem, albo... No, ludzie tam wymieniają różne powody po to, żeby ich wesprzeć. No, może na tym ten odcinek zakończę. Jeszcze raz wszystkich żebraków serdecznie przepraszam.